Twoje święta obchodzą 11 lutego. Każdego dnia obsługujemy ponad 5 tysięcy zgłoszeń i w pobliżu nas dzieje się coś złego. Bez wahania wybieramy numer alarmowy 112. Gościliśmy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach, gdzie operatorzy numeru alarmowego opowiedzieli nam o swojej ciekawej i trudnej pracy. Zapraszamy na reportaż. Operator 23, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, poprosimy o straż. Córka nie zaczęła palić poduszka. Operator 72, w czym mogę pomóc? Na działce miałam kozę i po prostu przyjechałam zobaczyć. Okazuje się, że kozy nie ma. Operator 80, w czym mogę pomóc? Halo. Ja tutaj mam córkę w domu i ona się nie odzywa w ogóle. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach rozpoczęło swoją działalność w końcówce roku 2013. Wówczas rozpoczęliśmy obsługę numeru alarmowego 112. W naszym centrum mamy możliwość zatrudnienia 139 operatorów. Oczywiście w chwili obecnej nie mamy jeszcze pełnego składu. Zatrudniamy obecnie 100 operatorów, w związku z tym cały czas prowadzimy nabór. Jeżeli ktoś się chce sprawdzić w roli operatora numeru alarmowego, no to również można do nas składać aplikację. Jak zostać operatorem numeru alarmowego? Osoby, które do nas przychodzą, powinny mieć ukończone wykształcenie średnie, język obcy w stopniu komunikatywnym, no oczywiście zaświadczenie lekarskie o możliwości pełnienia tej pracy. Osoba do nas przychodzi rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy merytorycznej oraz obsługę komputera. Jeżeli te wszystkie etapy zaliczy pozytywnie, jest kierowana na szkolenie praktyczne i teoretyczne, zdaje egzamin państwowy i po uzyskaniu certyfikatu operatora numerów alarmowych przychodzi do nas do ośrodka i rozpoczyna pracę. Przez kilka lat funkcjonowania system numeru alarmowego 112 przeszedł niemałą rewolucję. W ramach rozwoju systemu od końca 2017 roku obsługujemy już obecnie również numer alarmowy 997. Docelowo system jest przewidziany do obsługi wszystkich numerów alarmowych. System rozwinął się w taki sposób, że obsługujemy obecnie zgłoszenia e-call. Są to zgłoszenia automatyczne, generowane automatycznie przez systemy montowane w samochodach. Polskie Linie Kolejowe wprowadziły nowe rozwiązanie. Każdy z przejazdów kolejowych jest oznakowany swoim unikatowym numerem. Posiada taką naklejkę w kolorze pomarańczowym z numerem właśnie tego przejazdu. Jest on umiejscowiony na mechanizmie rogatek, a jeżeli jest to przejazd bez rogatek, ta naklejka jest umieszczona na krzyżu Świętego Andrzeja. W jakich sytuacjach możemy dzwonić na numer alarmowy? No tak naprawdę w każdej sytuacji zagrożenia życia, w każdej sytuacji zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa, porządku publicznego, zagrożenia mienia czy też środowiska w jakimś znacznym rozmiarze. Wszystkie sytuacje, kiedy coś się już wydarzyło, po prostu występuje jakieś zagrożenie, które lada moment może doprowadzić do jakiegoś już wypadku. Generalnie współpracujemy z trzema służbami. Jest to Państwa Straż Pożarna, Policja oraz Państwo Ratownictwo Medyczne. Jeżeli wpływamy zgłoszenia, powiedzmy, nie alarmowe, ale które wymagają jakiejś interwencji, to najczęściej kierujemy je do powiatowych bądź też do miejskich centrów zarządzania kryzysowego. Szkolimy się wspólnie tak, żeby te zgłoszenia były obsługiwane na jak najbardziej wysokim poziomie. Operator 80, czy mógł pomóc? Chciałem się dowiedzieć, bo miałem poparzoną nogę. Czy można smarować kremem i bra? Proszę pana, ja nie jestem lekarzem. No to po co pan się odzywa, jak pan nie lekarzem jest? Proszę pana, dlatego, że to jest numer alarmowy. Czy pan w tym momencie potrzebuje pomocy powiatowej? No chciałem się spytać właśnie. Informacyjny, tylko alarmowy. Zadaniem każdego operatora w trakcie przyjmowania zgłoszenia alarmowego jest uzyskanie informacji na temat tego, gdzie przede wszystkim jest potrzebna pomoc, co się dokładnie stało, tak żeby podjąć decyzję, jakie służby powiadomić. No i uzyskanie informacji też o tej osobie, która zgłasza. Więc tak naprawdę trzy pytania, gdzie, co, kto. Ale w zależności od sytuacji mogą to być dłuższe rozmowy, a mogą to być rozmowy, które rzeczywiście się sprowadzą do tych trzech pytań i zgłoszenie będzie przyjęte. Tak naprawdę polegamy przede wszystkim na tym, co mówią nam zgłaszający. Mamy oczywiście narzędzia dostępne, które wspomagają nas w kwestii lokalizacji czy też identyfikacji osoby zgłaszającej. Ale zawsze podstawowym jakby założeniem jest to, że osoba, która zgłasza rzeczywiście coś autentycznego i to, co mówi, przyjmujemy za pewnik. Średni czas oczekiwania na obsługę zgłoszenia alarmowego to 9 sekund, przy czym należy pamiętać, że 5,5 sekundy trwa automatyczna zapowiedź informacyjna. W samym 2018 roku do Katowickiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło 2 600 000 zgłoszeń.
spośród których obsłużonych zostało 1 800 000. Katowickie Centrum Powiadomienia Ratunkowego obsłużyło aż 13% wszystkich zgłoszeń w całym kraju. Co ważne, blisko połowę połączeń stanowią połączenia bezzasadne. Większość zgłoszeń, bo aż 53%, jest kierowana do policji. 1/3 wszystkich zgłoszeń jest kierowana do Państwowego Ratownictwa Medycznego, a zaledwie 4% jest kierowanych do Państwowej Straży Pożarnej. Interesującym faktem jest, że z roku na rok spada udział procentowy zgłoszeń fałszywych. Musimy wiedzieć, że funkcjonowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego nie ogranicza się tylko do obsługi połączeń alarmowych, ale też działań profilaktycznych. W ubiegłym roku udało nam się spotkać, przeszkolić kilka tysięcy osób dorosłych, dzieci, seniorów, z którymi rozmawialiśmy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, wzywania pomocy przez numer alarmowy oraz edukowaliśmy, jak udzielać pierwszej pomocy. Proszę mi powiedzieć, ten mężczyzna jest przytomny? On tam był rowerem? Czy to co tam mu się stało? Przewrócił się? Jaki jest maksymalny czas oczekiwania na obsługę zgłoszenia? Co do zasady, każde z centrów obsługuje teren swojego województwa. Zgłoszenie oczekujące w kolejce alarmowej dłużej niż 30 sekund zostaje przekierowane do najmniej obciążonego ośrodka w naszym kraju. Dzięki czemu, powiedzmy w około 40-50 sekundach oczekiwania w kolejce, maksymalnie oczywiście, jest osoba zgłaszająca już obsługiwana przez któregokolwiek operatora w kraju. Osoba zgłaszająca praktycznie tego nie odczuje. Zostanie zgłoszenie przyjęte tak jakby tutaj w naszym centrum i zostanie przekazane do właściwej miejscowo dyspozytorni. Operator 32, świetlica środowiskowa. Mam chłopaka, który nadział się na płot. Rozerwane gardło. I to jest świetlica? Tak, świetlica, rozerwana skóra na wysokości gardła. Przytomny? Tak, przytomny. Dobrze, łączę panią bezpośrednio do ratownictwa medycznego. Przyjmuję od pani zgłoszenie. Dobrze. Operatorzy numeru alarmowego podkreślają, że pomimo satysfakcji z pozytywnie zakończonych zgłoszeń, trafiają się też trudne chwile. Czasami jest trudno wyjść stąd, zamknąć drzwi i po prostu się nie zastanawiać nad tym, co się stało w ciągu danego dnia, jakie zgłoszenia się odebrało. Jeżeli się potrafi to zrobić, to na pewno jest prościej, ale nie da się tak za każdym razem. Operator 80, czy mogę pomóc? Halo. Ja tutaj mam córkę w domu i ona się nie odzywa w ogóle i nie wiem, co się z nią dzieje. Zamknięte ma oczy? Proszę pana, to jest taka elektryczna. Ja tu nie widzę oczu. Jak nie widzi pani oczu? Nie rozumiem. O czym pani mówi? No proszę pana, to jest maszyna do szycia. Maszyna do szycia się do pani nie odzywa, tak? Tak. Ja mówię, Jola, wychodzimy, coś tego, ja podchodzę, a ona jest nieprzytomna. Ale powiedziała pani do maszyny do szycia, Jola, wychodzimy? Tak. Nie do maszyny, tylko do niej. Do kogo? Do córki. Co się dzieje z tą córką? Proszę pana, ta maszyna była na podłodze stała. Aha. I na tym było takie siedzenie i tam ona siedziała. Ona się nie odzywa, ja się denerwuję. Ja mówię dobra, tej maszynie, że ona siedziała. Ale oddycha na tym. Ta córka? Nie. Nie oddycha? Nie, ja nie wiem, a gdzie ten oddech w tej maszynie. Pani, nie pytam panią o maszynę, tylko ta córka, która siedziała na tej maszynie, czy ona oddycha? Jola. Proszę pana, ja nic nie czuję. Widziałam poduszkę i nie czuję, że ona oddycha. Dobrze, proszę pani, proszę położyć ją na pletach, odchylić głowę do tyłu. Proszę się nie rozłączać, ja łączę panią z ratownictwa medycznego.